Witajcie na misji Stereo Katalunia. Coś nie tak? O tak, teraz lepiej, nie będziemy się wygłupiać. Witajcie, jesteśmy na miejscu, wszystko skończyło się sukcesem, udało mi się przedrzeć przez wszystkie zasieki, bariery, kontrole, których było niemało, zdobyć wszystkie papiery. Jestem tutaj na torze Katalunia po drugim dniu, ostatnim dniu testów generalnie sezonu i drugim dniu testów w Barcelonie i mam dla was, tak, po pierwsze raport z tego, co działo się tutaj, bardziej taki oparty po prostu na wrażeniach, jakie odniosłem z tego, co tu zobaczyłem, a są to wrażenia, co tu dużo mieć mocne. I na koniec będzie wywiad z Robertem, już bez tight show, tylko po prostu wywiad i Robert sam wam opowie, jak czuje się przygotowany do sezonu i co się generalnie dzieje. A między moim raportem a wywiadem z Robertem pomówimy o Formule 1, czyli o zmianie rozkładu jazd na Imoli, jak to wpłynie na, jak to się nałoży na LMS, bo niestety tutaj dojdzie do dość poważnej kolizji podczas kwalifikacji. Max mówi o tym, że walka o tytuł jest łatwiejsza niż nie walczenie o tytuł. Dość interesująca teoria. Jacques Villeneuve się nie zgadza. Skoro mowa w ogóle o Villeneuve, to wygląda na to, że Grand Prix Kanady niestety znowu będzie do odstrzału i szykają się kolejne zmiany w kalendarzu. Pat Simons bardzo ciekawie o przyszłości Formuły 1, bo on jest jedną z tych osób, które za to odpowiadają. Zapewnia, że elektryfikacja jeszcze nie wkroczy do Formuły 1 na pełnej bombie, że silniki benzynowe mają zostać, że jeszcze nie zginą, co mnie akurat bardzo, bardzo cieszy, bo nie wiadomo, co wymyślą w całej tej Formule 1 i innych rajdach. No i na końcu parę z najtakich ciekawych, to dotyczy tak zwanej ogólnej teorii ścigania. Nico kontra Lewis. Co Lewis zrobi w dwa okrążenia, czego Nico nie zrobi, to znaczy nie zrobi w 999, bo dopiero po 1000. Jeden z takich tematów bardzo, bardzo lubię. No i oczywiście przypominam na koniec jeszcze raz wywiad z Robertem Kubicą. Około 10 minut Robert opowiada o tym, co tutaj się dzieje i jak się czuje przygotowany do sezonu. A teraz zaczynamy od moich wrażeń z ELMS. To mój pierwszy pobyt na tego typu zawodach. Byłem kilka razy na łeku. Byłem między innymi na tym też wyścigu, jak Robert wracał do ścigania, czyli w 2016 roku. I no, powiedzmy, nie znałem trochę wyścigi długodystansowe, ale powiem wam szczerze, że to, co tutaj zobaczyłem, to... bo pomyślmy o tym. Trzy kategorie, koło 120 kierowców, 42 załogi, tak? No, bo stąd z tych 120 kierowców. To jest naprawdę chaos i po pierwsze, jak wchodzi się do padoku, no nie to, żeby wszystko tutaj było jakby w rozgardiaszu, ale w porównaniu z takim bardzo uporządkowanym, owszem upakowanym mocno, ale uporządkowanym padokiem Formuły 1, to tutaj jest o wiele luźniej. Na przykład nie ma takiego parkanu, który zawsze odgradza ten padok Formuły 1 od padoku innych kategorii, dlatego to jest tak, powiedzmy, trudno dostępne miejsce, więc tego na przykład nie ma i tutaj szedłem, to jeszcze się rozkładały różne ekipy, mimo tego, że przecież testy zaczęły się wczoraj. Chaos na torze, ciągle czerwone flagi, cały czas ktoś coś się maścił, znaczy dało się trochę pojeździć, ale z grubsza, no średnio przypuszczam, jakby policzyć raz na pół godziny, czerwona flaga była. Więc cały czas tutaj służby porządkowe musiały jeździć i zbierać kierowców z toru, bo po prostu interweniować. Nieco porządniej w garażach, chociaż też w garażach dość mocno naćkane, jest raczej ciasno, dlatego że znowu załóg jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast powiem wam, że samo WRT, mimo tego, że jest to zespół debiutujący w tych wyścigach, prezentuje się całkiem nieźle. Znaczy, z jednej strony to jest taki język ciała trochę, czyli ruchy, czy nawet miny, ludzie mają tutaj o wiele pewniejsze. Widać trochę bardziej, że bardziej wiedzą, co robią, niż na przykład w zeszłym roku, przypominam sobie, jak przyjechałem na DTM i ART i tam chłopaki z ART, no, którzy wystawiali samochód Roberta, robili większe wrażenie zagubienie, natomiast tutaj chłopaki z WRT no więcej kompetencji mają i to zresztą widać też trochę po czasach, no bo o ile ART no po prostu mierzyło w ostatnie miejsca, o ile się komuś nie powinien noga, o tyle tutaj wydaje mi się, że WRT no gdzieś minimum w połowie stawki LMP2 jest. To się jeszcze potwierdzi, to się jeszcze okaże, plus i tak ważniejsza będzie ostatecznie ten tempo wyścigu, dlatego Robert dzisiaj jeździ głównie tak naprawdę symulacje wyścigowe, kwalifikacje będą mniej istotne, jeśli chodzi o te kategorie, więc to dopiero wyścig pokaże, ale mimo wszystko wydaje się, że tutaj przygotowanie jest zdecydowanie lepsze do debiutu niż to przygotowanie w przypadku RT. Ja Roberta generalnie to zobaczyłem po raz pierwszy, jak już wysiadł z samochodu, w sensie, że przyjechałem jak jeździł, a potem już szedłem, to wysiadł, to już był przebrany w taką szarą koszulkę, w ogóle dobrze, w szarym. Ja często w szarym chodzę, zauważam ostatnio. Muszę sobie zdealować bluzę WRT. W każdym razie chodził w tej szarej koszulce, chodził po garażu i to stary, dobry Robert, czyli na tej zasadzie, że no już wysiadł z samochodu i cały czas szuka jakiegoś sposobu na to, żeby się poprawić. Szczególnie teraz, kiedy debiutuje i on, i cały zespół w tej kategorii, więc po prostu dużo rozmów z inżynierami w tym dziale, gdzie są monitory rozstawione. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda taki dział w długim dystansie, no to polecam oczywiście mój reportaż z Daytony. Tam jest pokazane dość dużo, jak to wygląda od zaplecza, więc Robert w takim właśnie dziale dużo
gestykulowania, dużo, dużo rozmawiania, dużo rozważenia tego, co można zrobić. Jeżeli chodzi o sam przebieg testów, no to pierwszego dnia ja byłem akurat w podróży, natomiast to rzuciłem okiem, one nie są aż tak istotne. Najważniejsze było to, że stracili dużo czasu, że były problemy z silnikiem, który trzeba było wymienić z tego, co rozumiem, więc jeździli w sesji porannej i w sesji wieczornej, w której najszybszy był Deletras, czyli partner z zespołu Roberta, natomiast Robert uzyskał drugie najlepsze kółko ze stratą 80 sekund, ale Robert, szczerze mówiąc, mówi, że to nie było aż tak nic nadzwyczajnego, to posłuchajcie sami, co mówi o tych treningach w wywiadzie pod koniec tego materiału. Zresztą będzie też timestamp, jak chcecie przeskoczyć od razu, to będzie można. Drugiego dnia, czyli drugiego dnia, którego ja śledziłem, naprawdę dorobili sporo czasu. Robert jeździł w porannej sesji, przejechał 60 okrążeń. Z tego, co widziałem, to najwięcej w ogóle z kierowców, którzy jeździli przed południem. Najpierw zrobił dwa shakedowny, potem naprawdę bardzo, bardzo długi stint. Potem krótki, potem dłuższy, potem taki króciutki, gdzie, jak się wydaje, przeatakował lepszy czas, bo zrobił o wiele lepszy wynik niż normalnie i poprawił się o 1,6 sekundy w stosunku do swojego czasu i wyszedł na piąte miejsce. To było 1.34.777, jak Boeing 777, nazywają go trzykosy ponoć w branży, bo te siódemki tak się kojarzą. Dość dziwnie w sumie, bo to chyba najmniej awaryjny samolot, jaki się przydarzył w historii lotnictwa, jeśli się nie mylę, albo 1Z. No w każdym razie 1.34.777 zrobił czas. Potem wsiadł Ifei, który jest najwolniejszy w tym składzie, jeśli chodzi o czasy, patrząc na czasy testów, i przejął 48 kółek, czyli naprawdę też sporo natłukł. Długi przejazd, dwa krótkie, potem krótsze, potem długi. Jechał o wiele wolniej od Roberta. Tak więc już tego czasu nie poprawił, natomiast chłopaki spadli z WRT na szóste miejsce ostatecznie w tym ostatecznym rozrachunku. Najszybszy był w sesji porannej Phil Hanson z ekipy United Autosports, która jest zresztą, no, widać tutaj, że stoi zaraz obok, w ogóle garaż WRT jest na samym początku, pitlane zaraz obok stoi o wiele większy garaż United Autosports i tam naprawdę ogarniają temat, co dużo mówić, jest to duży zespół, bardzo, bardzo doświadczony, zresztą nie jedyny tutaj, jest tutaj kilka zespołów, które naprawdę mają dużo do powiedzenia, no, dwa samochody i w związku z tym większe garaże i dwa takie w ogóle na pitwallu stanowiska, tak jak można widzieć w Formule 1, na razie WRT jeszcze swojego nie rozstawiło. Ciekawym, czy go w ogóle rozstawią. W każdym razie no, jest to ekipa z całą pewnością mocna i ekipa, która jest bardzo dużo tutaj ugruntowana. I tak jak mówiłem, dużo było czerwonych flag. Na drugą sesję Robert już nie jeździł, tylko Louis Deletras. Poszedłem na tor, aby zobaczyć, jak to wygląda od strony, powiedzmy, bardziej takiego kibica, czy po prostu przy trasie. No i przekonałem się po pierwsze, że jest głośniej niż Formuła 1, o ile na Formuła 1 można wychodzić sobie spokojnie, bez zatyczek. No chyba, że stoi się przy próbnych startach, wtedy można dać po uszach. Jest to na parkingu na to, że tam jest akurat wyjazd z pitlane, o tam. Więc tam można stracić słuch. Kiedyś oczywiście wyglądało to inaczej, kiedyś Formuła 1 była głośniejsza od wszystkiego, co można sobie było wyobrazić, z wyjątkiem Dragstera, który tutaj ten czas, to go nigdy nie zapomnę. Kiedy stałem obok startującego Dragstera, to po prostu jakby przestało ludzkie pojęcie. No w każdym razie te samochody są głośniejsze od bolidów Formuły 1, świtrują uszy. No i widać też, że jest więcej samochodów, jest więcej akcji, są to samochody o różnej prędkości, także kierowcy o różnej prędkości, czyli trzy klasy jeżdżą równocześnie, a do tego jeszcze w tych trzech klasach kierowcy, którzy prezentują chyba sześć klas minimum, czyli jest to kilka nazwisk bardzo mocnych, bardzo dobrych, poza Robertem jest na przykład Tristan Gaumont, ale także Pietro Fittipaldi. Znajduje się tu w stawce jeszcze kilku zawodników, które można... Lapierre zdaje się tutaj też startuje, czyli Gaumont i Lapierre to są kierowcy, z którymi Robert się ścigał w czasach juniorskich, ale jest tu dużo zawodników, którzy ogarniają gorzej, to także widać nie tylko po tych czerwonych flagach, ale też po tym, jak mają, powiedzmy, większe problemy z odnalezieniem się na torze. Mówiąc krótko, w wyścigu będzie się działo, nie? Będzie dużo akcji. Do wyścigu LMS generalnie obfitują w różnego rodzaju wydarzenia, co tu dużo mówić, właśnie z racji tego, że ta stawka jest bardzo przemieszana i nawet kierowcy najbardziej doświadczeni mogą po prostu paść ze względu na to, że Marcin Rybak akurat wyjeżdża nasz fotograf. Więc się żegnamy. Biorąc pod uwagę, co tu mogą wymagać kierowcy, powiedzmy, o mniejszym doświadczeniu, to naprawdę jest to w pewnym sensie loteria. Dlatego też, nawet jeżeli tempo załogi samochodu, przede wszystkim tak Roberta i kompanii, nie będzie tak dobre jak tempo tych czołowych ekip, a pewnie nie będzie, to jednak, powiedzmy, ten loteryjny charakter tych wyścigów sprawia, że może wyjść z tego wyższy wynik, jakby ponad stan. Tutaj trzeba po prostu przetrwać, dojechać do mety i uważać na to, żeby się nikogo nie walić i trzymać pozycję na torze.
Była, tutaj jeszcze chcę się odwieźć do kilku wątków, no, było dużo chaosu na temat tej niekorzystnej zmiany, że odebrano mechanika, który, znaczy generalnie usunięto mechanika, który pomagał kierowcom na przesiadce i potem były wiadomości, że czytałem, że odmówili organizatorzy LMS, ale pytam się o to Roberta i mówi, że nie ma żadnego problemu tutaj, że będzie miał pomoc podczas zmiany miejsca, tak więc, ale to znowu, to będzie w wywiadzie, który jest pod koniec materiału. Jest tu oczywiście także inny Polak, którego jeszcze dzisiaj nie znalazłem, postaram się go zlokalizować, powiem szczerze, nie jest to wcale łatwe, szczególnie kiedy się jedzie, znaczy kiedy się obsługuje nie tylko ten weekend, ale także weekend Formuły 1, który będzie jechał równocześnie, więc tutaj postaram się po prostu znaleźć. To jest Mateusz Kaprzyk, 19-latek, najmłodszy kierowca tutaj w stawce, pojedzie w LMP3, czyli kategorii niżej niż Robert, pojedzie z włoskim zespołem Euro International. Zakończył dzień na 10 pozycji pośród 16 załóg w LMP3, bo w LMP3 też jest 16, aczkolwiek jedna załoga nie jechała. W LMP2 też 16 jechało, natomiast też dwie się nie pojawiły na torze. Wcześniej jeździł w zeszłym roku we włoskiej w Formule 4 i był 28 na 38 kierowców. Nie wiem, z czego to wynika, bo to trzeba śledzić kategorię po prostu, żeby wiedzieć, co się tam dzieje, czy na ile jest to kwestia kierowca, na ile jest to kwestia zespołu i samochodu. Naprawdę do tego no nie sposób dociec, więc... Naprawdę, ciężko mi ocenić tak naprawdę, jaki może mieć potencjał, natomiast mam nadzieję, że uda mi się go poznać i po prostu no, będę się starał zrobić wszystko, żeby go zobaczyć tu na torze i zobaczyć, co to jest za chłopak. Będę trzymał za niego kciuki tak czy inaczej oczywiście. Jeździ z zespołem z Kanadem Jayem Aldersem i z Włochem Andre Dromedarim. A Aldersen był dziś najszybszym kierowcą akurat w tym składzie, on wyjeździł ten czas. Oczywiście w LMP3 są trzy załogi wystawione przez polskie ekipy, ale w żadnej nie zgłoszono polskiego kierowcy. Europol Competition oraz Team Virage, który zdaje się miał czwarty czas nawet dzisiaj pod koniec testów, jeśli chodzi o LMP3. Dobra, tyle jeśli chodzi o moje wrażenia z dzisiejszego dnia testów. Jeszcze raz zapraszam na wywiad z Robertem na końcu, a teraz przechodzimy do wiadomości z Formuły 1, bo przecież ten weekend Grand Prix o bardzo długiej i dziwnej nazwie na torze Imola. I no, w związku z tym pierwsza zmiana Formuły 1 w pewnym sensie składa hołd rodzinie królewskiej. Otóż, aby kwalifikacje nie nakładały się na uroczystości pogrzebowe po śmierci jego wysokości księcia Filipa, kwalifikacje zostały przesunięte. No i przed kwalifikacjami będzie minuta ciszy. To oznacza, że tak, trzeci trening odbędzie się o 11, a ponieważ muszą być minimum 2 godziny między treningiem a kwalifikacjami, no to kwalifikacje zaczną się o 14, a tymczasem o 14.20 ruszają kwalifikacje LMS, więc no nie za dobrze to wygląda. No w każdym razie no trzeba będzie coś tam kombinować, nie pierwszy, nie ostatni raz, więc tak to wygląda, ale piątek też w związku z tym zostanie przesunięty, bo jakby czasy startów są skorelowane w piątek i w sobotę. Pierwszy trening zacznie się o 11, a drugi o 14.30, dlatego że między końcem pierwszego a początkiem drugiego muszą być minimum 2,5 godziny, a potem trzeci trening musi się zacząć nie mniej niż 19 godzin po trzecim, stąd no, było dość skomplikowane przesunięcie tego wszystkiego. Jestem tyle zaskoczony, że sporadycznie się zdarza, żeby Formuła 1 zmieniała terminy, niezależnie co się wydarzy na świecie, no bo to są przede wszystkim umowy z telewizjami, to jest bardzo ważne, więc muszę powiedzieć, że no chyba wszyscy zrozumieli, ale fakt, że doprowadzono do takiej zmiany przy transmisji, no jest znaczący, jeśli chodzi o moją perspektywę. Tymczasem w LMS, jak już mówiłem, to 14.20 kwalifikacje, a wyścig będzie trwał od 11 do 15, czyli dokładnie zakończy się w momencie, kiedy będzie startował wyścig Formuły 1. Wyobraźcie sobie, jak będzie ciasno. Mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć start Formuły 1, a potem będę musiał biegać po wywiady. Wybaczcie, muszę odebrać telefon, bo to służbowy, po prostu mam takie urwanie, że się w ogóle nie mieści, mówiąc w skrócie. I to jest dopiero zapowiedź tego, co będzie się działo podczas tego weekendu wyścigowego. Zmieniamy temacik. Max Verstappen twierdzi, że walka o mistrzostwo będzie łatwiejsza, jeżeli będzie, oczywiście od walki o te dalsze lokaty, i tłumaczę w ten sposób. Kiedy tylko dostaniesz się na tę pozycję i masz samochód, który pozwala walczyć o tytuł, wszystko staje się znacznie łatwiejsze. To ciekawe, bo George Russell powiedział niedawno, że jak się walczy na czołowych lokatach, czegoś nauczył właśnie w tym jednym wyścigu w Sakhir, to że było mu znacznie trudniej, jeśli chodzi o presję. No w każdym razie Max na to tak nie patrzy. Oczywiście wciąż jest presja, aby zdobyć mistrzostwo świata, ale ogólnie jesteś w znacznie lepszej sytuacji.
niż gdy nie możesz walczyć o Mistrzostwo Świata, ponieważ jeśli nie możesz walczyć, musisz podejmować znacznie więcej ryzyka przez cały czas, starając się osiągnąć dobry rezultat. Musisz ryzykować trochę więcej na pierwszym okrążeniu i w pewnych momentach wyścigu. I w takich sytuacjach oczywiście zdarzają się błędy. Dlatego nie mogę się już doczekać kolejnego weekendu i mam nadzieję, że faktycznie mam samochód, który pozwoli mi walczyć o mistrzostwo, ponieważ w tym jestem nawet lepszy. Ponieważ jest znacznie fajniej i znacznie łatwiej radzić sobie w takiej sytuacji. No to ciekawa wypowiedź. Oby tak to się sprawdziło, oby miał ten samochód i oby nam to pokazał. Pamiętajcie, że trzeba jeszcze po drodze pokonać Lewisa Hamiltona, który nawet w wolniejszym Mercedesie, no... Zawsze coś wymyśli, żeby do swojej niewątpliwej prędkości dodać jeszcze kilka tytułów, które pozwolą mu o ten tytuł walczyć. Villeneuve jest innego zdania niż Max. Powiedział, że teraz presja jest właśnie na Maxie w rozmowie z Journal de Montréal i że wszyscy widzą w nim przyszłego mistrza świata i teraz on musi to udowodnić, on musi to pokazać. No mi się wydaje, że jednak tutaj stresu nie będzie miał takiego Max Verstappen, natomiast oczywiście czas pokaże i miejmy nadzieję, że pokaże to w tym sezonie, bo wielką, oczywiście nie wiadomo, wielką, no taką znakiem zapytania przed weekendem na Imoli jest to, na ile osiągi samochodów będą relatywne do tego, jaki będzie tor, jakie będą warunki, no bo dotychczas Red Bull miał naprawdę dużą przewagę i mi się wydaje, że ona jest większa nawet niż pokazał to wyścig w Bahrajnie, ale jest tu jakby miejsce na błąd, dlatego że może się okazać faktycznie, że po zmianie toru i tam, nie wiem, jakiś Mercedes rozwiąże jakiś duży problem, nagle mamy upgrade'em czy ustawieniem i nagle zrobi się szybsze. Więc to dopiero się przekonamy na Imoli. No w każdym razie wszyscy się na tym zastanawiamy, Imola powinna nam pokazać więcej, natomiast Sergio Perez mówi, że ten, że myślę, że będzie bardzo ciasno, jeśli chodzi o walkę z Mercedesem, i że walka będzie zależała od tego, na jakich będziemy startowali torach. Ciekawe będzie zobaczyć, na czym stoimy na Imoli, która bardzo różni się od Bahrajnu, i zobaczyć, jak będziemy wypadali w porównaniu z Mercedesem. W przeciwieństwie do Bahrajnu, kwalifikacje są bardzo ważne na Imoli, ponieważ tam prawie nie da się wyprzedzać. Ale mi się to podoba, dodaje Sergio Perez, tak więc no wielkie pytanie nadchodzącego weekendu to jest, jaki jest faktyczny układ sił po zmianie toru, z jednego toru, na którym jeździły nowe bolidy Formuły 1, na znacznie różniący się tor Imola. Kanada do strzału, to nie jest jakby, nie po raz pierwszy to czytam, ale teraz jest podanych trochę więcej, powiedzmy, konkretów. Kanadyjski serwis La Presse twierdzi, że wyścig, którym zaplanowany jest na dni 11-13 czerwca, stoi pod znakiem zapytania i że organizatorzy Grand Prix Kanady no po prostu zwrócili się do rządu, żeby ratował ich kwotą mniej więcej 6 milionów dolarów, aby można było gościć Formułę 1. To ze względu na to, że prawdopodobnie kibice nie będą dopuszczeni na trybunę akurat w Grand Prix Kanady. To jeszcze się okaże, natomiast no, wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko, to jest jeden z problemów. I promotorzy oczekują, że w ciągu najbliższych dni usłyszą odpowiedź rządu. To jest bardzo ważne, dlatego że Kanada to jest tor taki półuliczny w pewnym sensie. On nie odbywa się na normalnych ulicach, ale odbywa się w parku, w miejscu publicznym, na wyspie. Zresztą w przepięknym miejscu, więc trzeba je przygotowanie go, to jest dodatkowe koszty i trwa długi czas, więc oni muszą mieć pewność, że przygotowują tor na wyścig, który się odbędzie. Więc no, oczekują odpowiedzi od rządu, czy dostaną jakąś zapomogę, no, że to 6 milionów, co to za ten, na organizację wyścigu. No i kolejny problem polega na tym, że teraz obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, kiedy leci się do Kanady, obowiązuje. No, na pewno wyjątku na formułę nie będzie, a przecież tydzień wcześniej jest wyścig w Baku, teraz, a dwa, wydaje mi się, że nawet gdyby go nie było, to mało kto przyleci do Kanady i sobie pozwoli na to, żeby spędzić 2 tygodnie w hotelu, czy na kwaterze jakiejkolwiek po to, żeby wziąć udział w wyścigu, czy na wyścig opisywać. Tak, wydaje mi się, że to byłoby to bardzo wąska grupa, to oczywiście no, musiałoby być Formuła 1 objęta w tym momencie wyjątkiem. No i co ma zastąpić Kanadę, to nie pierwszy raz pada ta nazwa. Grand Prix Turcji ponoć jest w blokach startowych, mogła to zrobić już wcześniej, ale akurat wolny termin pierwszy przypadał na Ramadan, natomiast podczas Kanady tego problemu nie będzie. Jeżeli Kanada się nie odbędzie, to dołączy do Wietnamu i do Chin, czyli do dwóch wyścigów, które miały się znowu odbyć, ale niestety no Wietnam nie, bo tam afera korupcyjna i COVID i tak dalej, a Chiny teoretycznie nie są odwołane, ale są po prostu przeniesione bez terminu. Australia, przypomnę, także została przeniesiona, tylko że z terminem przeniesiona na listopad. No, tak jak wspominałem na początku sezonu, szykują się w kalendarzu zmiany. Natomiast wygląda na to, że na razie jest walka o to, żeby wyścigów było tyle samo, tylko żeby po prostu zastąpić te tory, które się nie wyrobią. Tymczasem
równocześnie, to jest ważna wiadomość, jak mi się wydaje, 7 torów szuka sposobu na to, aby móc całkowicie zapełnić trybuny. Oprócz Silverstone, który tutaj wiedzie premię ostatnio, no byli rozczarowani zarządzeniem rządu, że to nie będzie możliwe, bo oni chcą, żeby były takie paszporty covidowe, czyli plan jest taki, żeby osoby, które, ozdrowieńcy tak zwani i osoby, które są zaszczepione, żeby mogły po prostu zasiąść na trybunach i do tego dąży Silverstone, także Hungaroring, także oczywiście Holandia do tego dąży, jeżeli to nie nastąpi, to prawdopodobnie wyścig się nie odbędzie. Włochy na Monzie dążą do tego, tutaj na Imoli mają trybuny być puste. Rosja, Stany Zjednoczone i Brazylia. Wydaje mi się, że Rosja bez względu na wzgląd i tak zrobi, że będzie wyścig także przy pełnych trybunach, niezależnie od tego, co się będzie działo na świecie. Taka jest Rosja. Już teraz mówi się, znaczy to jest potwierdzone, że Portugalia i Hiszpania, czyli miejsce, które, w którym teraz jesteśmy dokładnie rzecz biorąc, ta właśnie piękna Katalonia, ma być otwarta dla ograniczonej liczby kibiców. To ciekawe, bo na LMS z tego, co rozumiem, kibiców ma nie być. No i także Monako i Francja planują, żeby można było wpuścić jakąś bardzo ograniczoną liczbę kibiców, ale żeby jednak trybuny były zapełnione. Natomiast no, z najbliższych wyścigów jeszcze raz Emilia, Romagna, Grand Prix będzie za zamkniętymi drzwiami i także Azerbejdżan ma się odbywać za zamkniętymi drzwiami. Więc tutaj jeśli chodzi o kwestie wyścigowe, teraz temat, który mi się wydaje bardzo bliski sercu każdego prawdziwego petrolheada, no, osoby, które chciałby, żeby Formuła 1 była elektryczna. Serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy miłym towarzystwem, ale na wszelki wypadek bym się od razu nie przyznawał tak otwarcie, że silniki spalinowe są do niczego i że musi być elektryczna Formuła 1. Nie no, wygłupiam się oczywiście. Wszyscy mamy prawo do swoich opinii. Tak? To jest oczywiście głupi żart z mojej strony. Absolutnie, każdy ma swoją wizję, natomiast no, moja wizja jest taka, że jednak Formuła 1 powinna być jak najdłużej spalinowa, a szczerze mówiąc to na zawsze. Ja, jak już mówiłem, a wielokrotnie wcale nie uważam, że Formuła 1 powinna tutaj, nie wiem, wyznaczać trendy w motoryzacji, bo i tak już tego nie robię od dawna, to jest spis na wodę, pewne rozwiązania, know-how, prawda, i ludzie, którzy się kształcą tutaj, to tak, natomiast no, to, co pasuje do bojdu Formuły 1, to zupełnie nie pasuje do samochodu cywilnego, dlatego, że jest no, zbyt rozbieżny cel, jakby powstawanie tych samochodów, o wiele zbyt rozbieżny, żeby pasowało, wystarczy zacząć od tego, że tutaj opony, no to mają wystarczyć na tych, powiedzmy, no, góra 200 km, jak dobrze pójdzie. Tak, te najtwardsze, a opony do samochodu osobowego na o wiele więcej, 10, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów w zależności od oponów, w zależności od samochodu. Jeżeli powiecie, że to tylko opony, nie, to opony są jednym z najważniejszych elementów samochodu, bo wszystko, co jest na górze, nie ma sensu. Można sobie wyprawiać, co człowiek chce, wymyślić najwspanialszą koncepcję aerodynamiczną i mechaniczną. Jeżeli ona nie pasuje do profilu działania opon, to nic z tego nie będzie po prostu. Tak, bo nie da się tego przełożyć na asfalt, tak więc opony są super ważne, więc już sam fakt, że opony są konstruowane w tak dziwaczny sposób i że żaden z nas, normalny człowiek, nie byłby w stanie tych opon dogrzać do w ogóle do temperatury, w której by jako tako działały, no to no, cała reszta samochodu też oczywiście pod te opony jest zupełnie inna, tak więc to jest oczywiście pis na wodę fotomontaż, że Formuła 1 tutaj ma przełożenie bezpośrednie na to, co się dzieje w przemyśle automotive. Raz, a dwa, no, gdyby silniki się zmieniły na elektryczne, to i tak nie byłaby prekursorem, bo mamy Formułę E, która szczerze mówiąc cieszy się dość małym zainteresowaniem generalnie i też no, kilku tutaj też producentów odchodzi od Formuły E. Tak więc i samochody są też już tak elektryczne, zwykłe, więc to nie jest w żaden sposób wizja na to, żeby Formuła 1 była prekursorem technologii, jeśli chodzi o silniki elektryczne. Po tym przedługowym wstępie powiem wam, co nam powiedział Pat Simons, czyli szef techniczny Formuły 1. Mówi tak. Wiele osób może sobie myśleć, że silnik spalinowy jest martwy, ale ja bym tu argumentował, że daleko mu do zgonu. Teraz w Formule 1 bardzo mocno naciskamy z paliwami odnawialnymi. I to jest coś, co, jak sądzę, zejdzie potem na niższe kategorie. Czyli tutaj chodzi o to przede wszystkim, żeby to były paliwa odnawialne, no i oczywiście paliwa, które jakoś szczególnie nie zaczyszczają powietrza. Więc silnik spalinowy póki co jest bezpieczny. Oczywiście Formuła 1 szykuje nową koncepcję silnika na sezon tak od 2025, jeśli dobrze pamiętam, ma wejść i no nie martwcie się, nie będzie to silnik elektryczny, będzie to oczywiście jakaś tam zaawansowana hybryda, ale na tym nie koniec, dlatego że Simon chce, znaczy nie tylko z Formuła 1, żeby także spalanie spadło i to dużo, bo aż 1/3 i ma na to bardzo interesujący pomysł, chce zrobić coś, co dotąd Formuła 1 było prawie całkowicie zakazane, no, aż do momentu, kiedy nie wprowadzono DRS-u. Mówi tak.
Chcę, aby samochód miał takie same osiągi, ale chciałbym, żeby osiągając je używał 2/3 tego paliwa, które zużywa teraz. Jak powiedziałem, chcę tej samej prędkości, chcę niemal takich samych czasów okrążeń, chcę niemal takiego samego przyspieszenia i niemal takich samych zdolności hamowania. Myślę, mi się wydaje, że z tymi zdolnościami hamowania to akurat powinni pójść w inną stronę. I chcę, abyśmy mieli podobne prędkości w zakrętach. Nie trzeba być inżynierem, aby zdać sobie sprawę, że jednym z powodów, dla których w tym momencie zużywamy dość dużo paliwa, dość dużo, przecież i tak o wiele mniej niż w dawnych czasach, bo teraz i tak w 100 kg muszą się zmieścić, a wcześniej to było, nie wiem, 140-160 kg na wyścig spokojnie. Jednym z tych powodów, dla których palimy dość dużo, jest duży opór czołowy. Więc pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, poza oczywiście jeszcze większym wprowadzeniem hybrydyzacji, i wprowadzenie jeszcze większej elektryfikacji samochodu, musi być zmniejszenie oporów. Więc z całą pewnością doprowadzimy do tego zmniejszenia oporów. To w tym momencie będą musieli chyba zdjąć też osiągi silników, bo no, żeby nie były na szybko, za szybkie, tak, no, żeby nie fruwały przy zmniejszeniu oporów. Niestety ze zmniejszeniem oporów idzie w parze zmniejszenie docisku aerodynamicznego, więc przez to samochody nie mogą jechać w zakrętach tak szybko. To nas prowadzi do wniosku, że musimy wprowadzić w samochodach aktywną aerodynamikę. Jest to pomysł, który oczywiście przez lata był zwalczany, uważany między innymi za niebezpieczny, więc no proszę bardzo, idziemy z czasem, z postępem. Jeżeli będzie aktywna aerodynamika w bolidach Formuły 1, to skoro jest to sport, który tak bardzo jakby jest prekursorem, jeśli chodzi o przemysł samochodowy, to przypuszczam, że i w autach będą elementy aerodynamiczne, prawda? Nie wiem, ruchoma maska, czy... No wiecie, no, nawiązanie, tak, prawda? Nie, szczerze... Ja wiem, że to jest bronione. Najważniejsze postaci Formuły 1 wam mówią, że Formuła 1 musi być, musi nawiązywać jak najmocniej do zwykłych samochodów i zwykłej motoryzacji, ale to jest takie, wiecie, to jest gadanie dla osób, które na przykład siedzą w zarządach koncernów, żeby podpisywały, że tutaj budżety, nie, że dobra, wchodzimy, bo to im się to oczywiście przekłada, głównie marketingowo, ale też technologicznie, bo jeszcze raz ludzie się uczą i pewne koncepty inżynieryjne potem mogą być zaadaptowane po wielkich przeróbkach do normalnych samochodów, natomiast cały czas gadanie, że to jest działanie Formuły 1, to jest rozwijanie technologii dla zwykłej motoryzacji, to jest oczywiście jedna wielka ściema. No i jeszcze najważniejsze, coś co mnie bardzo tutaj wzruszyło, cieszyło, no zdają sobie sprawę, że tak po latach nawoływania przez kierowców, długich latach i częstych nawoływaniach, wygląda na to, że no być może zrobią coś z tym, żeby samochody nie były tak ciężkie. W Formule 1 walczymy o zmniejszenie masy, kontynuuje Simon. Samochody są bardzo, bardzo ciężkie. Jak się cieszę, że jakaś osoba z FIA, jakiś oficer w końcu to mówi, tak oficjalnie, że te samochody są do cholery jasnej zbyt ciężkie i to naprawdę bardzo dużo zmienia i bardzo dużo psuje. Można by powiedzieć, że przecież na okrążeniu kwalifikacyjnym, czy ma to tak wielkie znaczenie, czy masz na pokładzie 2 kg zamiast 7,5 kg paliwa? Dla kierowców masz, mówiąc szczerze. Natomiast no, na dłuższą metę, patrząc z zewnątrz, no chyba aż tak bardzo nie. Ostatecznie to nie jest koniec świata, kontynuuje Simons. Ale jeśli zaczynasz wyścig z masą 100 kg paliwa, ponieważ... tak, zawartość energii jest zmniejszona o połowę, wówczas masz do dyspozycji ciężki samochód, więc uważam, że to jednak ma znaczenie, mówi Pat Simons. No i miejmy nadzieję w takim razie, że to zostanie jakoś rozwiązane i że po prostu te samochody zostaną odchudzone. Natomiast jakby wiadomości o większym zaangażowaniu elektryki jednak w napędy i dalszej hybrydyzacji raczej nie idą w parze z newsami o tym, że Formuła 1 ma być lżejsza. I na koniec parę słów na temat tego, co ty, Chris, lubił najbardziej, ja bardzo lubię, czyli takie kwestie po prostu kierowców dotyczące niuansy, tak, czym się różni kierowca wybitny od kierowcy bardzo dobrego. I tutaj James Vowles podczas długiego wywiadu, główny strateg Mercedesa, też człowiek, który ma świetnie ogólnie poukładane, mówił bardzo ciekawie o tym, jaka była różnica między Lewisem Hamiltonem i Nico Rosbergiem. To jest dokładnie ta różnica, o której ja często mówię, między wyrobnikiem, że to mówię, bo uważam, że Nico jest kierowcą ostatecznie niedocenianym i że jego jedno mistrzostwo było trudniejsze do zdobycia niż wszystkich 7 Lewisa Hamiltona. Mówiąc w skrócie, bo on musiał pokonać Lewisa Hamiltona, kierowcę lepszego od siebie, i pokonał go w taki czy inny sposób. No to jednak nigdy nie był, nie jest, nie będzie kierowcą spółki Lewisa Hamiltona. Co do tego nie ma cienia wątpliwości, nigdy nie miałem. I pan Vowles mówi w ten sposób.
patrząc na dane, jeśli dasz Niko do przejechania 1000 okrążeń, on powoli zbliża się do niesamowitego poziomu osiągów, tak? Czyli 1000 okrążeń ma na to, żeby krok po kroku, okrążenie po okrążeniu śrubować te osiągi i wejść na bardzo wysoki poziom. Jeśli dasz Luisowi 2, on już będzie na tym poziomie. Jeżeli jesteście w stanie to uwierzyć, mówi Wołus. Ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo tak to właśnie działa. I stąd też jest kwestia taka, że gdyby nie było stref wyasfaltowanych, gdyby na każdym torze błąd miał większe konsekwencje. Nie mówię, że w postaci latających kawałków karbonu i zagrożenia życia, bo absolutnie nie. Natomiast z tego, że można po prostu popełnić błąd i auto rozwalić, w ten czas poziom nie byłby tak równy, bo wielu kierowców, którzy są naprawdę świetni, ale nie są z tej najwyższej półki, nie byłoby w stanie wejść tak szybko na poziom tych kierowców najlepszych. Stąd też jak jedziemy na tory typu Kanada czy Monte Carlo, gdzie za każdy błąd płaci się mały nawet wpadnięciem na ścianę, to wówczas oczywiście oprócz samochodów, które są łatwe w opanowaniu i łatwe w prowadzeniu, super ważne jest to, jak jeździ jaki kierowca. Takich kierowców jest teraz bardzo mało, więc Luis dwa okrążenia zrobi to, co Nico Rosberg w 1000 i jestem to w stanie absolutnie nie wierzyć, tylko pamiętajcie, że Rosberg po 1000 okrążeń też będzie na ten poziom, tak więc tutaj, przecież jeżeli Lewis jeszcze zacznie sobie jeździć na Barbados i tak dalej, to może i o historii tytułu 2016 o nim mówiliśmy nieraz i porozmawiamy kiedy indziej znowu. Nico był doskonały w tym, że gdy dałeś mu czas w samochodzie i czas na to, żeby zobaczył, co robi jego kolega z ekipy, było niesamowite to, co był w stanie osiągnąć. W tym był bardzo, bardzo dobry. Cały czas się adaptował i rozwijał, jeżeli miał do dyspozycji wystarczającą ilość czasu. No więc to była silna strona Nico i jeszcze raz, ostatecznie nie trzeba być najlepszym kierowcą, jaki się urodził na tej planecie, który tak w pół okrążenia osiąga najlepsze tempo, żeby zdobyć mistrzostwo świata, bo to zależy też od samochodu i nawet w takim samym samochodzie jak Nico Rosberg można pokonać takiego właśnie kierowcę, natomiast ostatecznie jest ta różnica, że mimo tego, że oni walczą o te setne, te dziesiąte, setne czy tysięczne części sekundy, ostatecznie jest jakiś typ kierowcy, który jest super turbo ultra talentem i który w dwa okrążenia na nowym dla siebie torze, dwa to jest przesada, prawda, to dodajmy do nich jeszcze z 5 minimum, ale w każdym razie w tych kilka okrążeń jest w stanie wejść na poziom, który dla kierowców innych, którzy są też mega, mega dobrze, będzie albo nieosiągalny, albo będzie osiągalny po przejechaniu 1000 okrążeń. Tyle, moi mili, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, dzisiejsze moje przemówienia. Teraz dolepiam z tyłu już rozmówkę, którą przeprowadziłem z Robertem po zakończonych przygotowaniach do sezonu, tak więc zapraszam Was serdecznie i na tę rozmowę, i na nasze kolejne spotkanie, a póki co żegnam Was z torą Katalunia. Do zobaczenia. Jesteśmy po ostatnim dniu testów w Barcelonie. Powiedz, jakie wrażenia, jak czujecie się przygotowani, ty jako kierowca przede wszystkim do sezonu? Trudno powiedzieć, żeby się czuł jakoś super przygotowany, ponieważ z reguły zawsze po testach jest jakiś niedosyt. Są mistrzostwa, kategorie, w których już startowałeś, czy też nowe kategorie, szczególnie kiedy startujesz w nowej kategorii, zawsze tych informacji, jakby tej pewności siebie trochę brakuje, tym bardziej w wyścigach długodystansowych, gdzie pojazd musisz dzielić pomiędzy partnerów zespołowych, kolegów, z którymi dzielisz pojazd, także tego czasu w aucie spędzasz jeszcze mniej. Oczywiście nawet jakby słuchając ich wrażeń i jakby ich uwag, jesteś w stanie czegoś się nauczyć, ale oczywiście tego nie zastąpi czasu w aucie. Dużo nowości, tak naprawdę cały pojazd, cały prototyp jest nowy dla naszego zespołu. Nowe opony, które są nowe dla większości zespołów w LMS. W większości dlatego, ponieważ niektórzy już tych opon używali w poprzednich sezonach. Jesteśmy gotowi na tyle, ile możemy być gotowi. Myślę, na pewno wczorajszy problem z silnikiem nam nie pomógł, ponieważ straciliśmy 4 godziny czasu na torze, co w momencie, kiedy masz 2 dni, tracąc pół dnia, jest to spora strata i jakby nie wypełniliśmy całego programu, ale i tak dzisiaj zrobiliśmy konkretny dystans, dużo rzeczy przetestowanych, także zobaczymy. Jeździcie też Barcelona testopon, potem mieliście ten prywatny test na Spa.
generalnie jak podsumujesz ogólnie przygotowania, jak na debiutancki sezon, to myślisz, że zrobiliście wszystko, co się dało? Czy... Inaczej, nie, no, wszystkiego się nie dało zrobić. Chodzi o to, że ten, że no, wygląda to spoko, nie? W sensie, że trudno czekać, że przybyli najszybsi, ale też jest dobrze, nie? Wczoraj mieliśmy czas w nocnych. Tak, no ale w nocne warunki akurat mało, tak naprawdę mało osób jeździło i w nocy się nie ścigamy. Warunki na to, że jakby temperatura ma ogromne znaczenie i to nie tylko tutaj, tylko zawsze w motorsporcie. Warunki nie były za bardzo reprezentatywne, ale ogólnie myślę, że nie jest źle, chociaż zawsze może być lepiej, zawsze można zrobić coś więcej, coś lepiej. Trzeba podejść do tego realistycznie, zespół jest nowy, ma duże doświadczenie w innej kategorii, w kategorii GT, ale jednak auta LMP znacznie się różnią. Grupa musi się zgrać, musimy poznać to auto i jakby z perspektywy kierowców, ale też tym bardziej z perspektywy zespołu. Na pewno jakby poruszamy się w obszarze dosyć pewnym i jakby bezpiecznym. Na pewno nie możemy wykombinować różnych rzeczy z dnia na dzień. Tutaj w tym aucie można sporo rzeczy zmienić, sporo rzeczy można popracować nad sporoma rzeczami, także to przyjdzie z czasem. Teraz musimy się skoncentrować po prostu na jakby wykorzystaniu tego, co mamy i poznaniu, jakby wyjechaniu stąd z Barcelony w niedzielę po wyścigu z jak największym doświadczeniem i miejmy nadzieję też z jak najlepszym wynikiem. Zastanawiam się, jak czyta się czytowniki testów, czy to się różni w jakikolwiek sposób od takich testów klasycznych snookerskich, jakie znamy, czy właśnie na DTM-ie? Czy to jest tak samo, po prostu nie ma co czytać i się dopatrywać? Czy na ile można pokazać prędkość, po prostu wyczytać z tego? Zawsze można wyczytać, ale trzeba tak naprawdę brać pod uwagę to, że są to testy. Ogólnie charakterystyka wyścigu długodystansowego, szczególnie w LMS, gdzie masz trzy różne kategorie, tak naprawdę jest dużo tłoku na torze, także patrzenie na same wyniki, tak jak mówię, można coś zrozumieć, ale też trzeba wziąć jakby poprawkę na pewne warunki, na pewne okoliczności. Myślę, że najważniejszym elementem to jest tak naprawdę czasy długich przejazdów i kiedy zostały one zrobione, te długie przejazdy, jak dużo tłoku było, ponieważ tak naprawdę w wyścigu chyba najprawdopodobniej tylko pierwsze 4-5 okrążeń będzie w miarę pustych, a później tak naprawdę przez ponad 3,5 godziny będziesz zawsze w tłoku. W tym tłoku też trzeba się odnaleźć, trzeba wziąć poprawkę, ponieważ jeżdżą różne kategorie, różne też kategorie kierowców. Momentami już nawet na testach myślisz, że ktoś cię widzi, a tu nagle w ostatniej chwili skręca na ciebie. Także też trzeba wziąć poprawkę na to wyścigu i w zależności gdzie jesteś, w jakim jakby strefie wyścigu i jak dużo masz do zyskania, dużo do stracenia, też musisz korygować jakby swoją jazdę i to, jak dużo no, ryzykujesz, ponieważ tak naprawdę manewry wyprzedzania zawsze są pewnym ryzykiem, szczególnie na torze w Barcelonie, który jest bardzo wąski, jest mało do dużych dohamowań i też w trakcie wyścigu będzie dużo się zbierało opon obok linii, kawałków opon, na które jak tylko zjedziesz, to tracisz przyczepność i później przez następne 2-3 okrążenia musisz czyścić opony, także momentami czasami jest lepiej utknąć w tłoku na 2-3 zakręty i dopiero wyprzedzić kogoś na prostej, niż pakować się na zewnętrznej, ryzykując sporo i tak naprawdę zbierając brud na opony i później przez 2-3 okrążenia tracąc 3-4 sekundy na okrążenia. Byłem na kilku wyścigach długodystansowych, niedużo lekkich, byłem jakiś gdzieś w Mugello w 2016 roku. Ale powiem Ci, że jak tutaj wszedłem i zacząłem patrzeć po pierwsze na podek, potem poszedłem na tor i też wszyscy kierowcy, mechanicy, to trochę mi rozbawała głowa. W sensie, że odnoszę wrażenie, przynajmniej przy tym punkcie wejścia, że to jest taki chaos, nie taka po prostu trudno się połapać, co się dzieje, zarówno na torze. Jedni jedą wolniej, drugi szybciej, ten wyjeżdża za tor, tego rzuca. Po prostu no, strasznie dużo ludzi, strasznie dużo samochodów. Powiedz mi, jak ty się w tym odnajdujesz? Czy to jest chaos pozorny, czy to jest faktycznie walka z tym, tak, z tym nieporządkiem? Nie, ja wiem, jest to charakterystyka tych mistrzostw. Myślę, że w wyścigu wszystko to będzie bardziej ogarnięte, ale naprawdę możesz trafić na dużo wolniejsze auto z jakby z kierowcą z kategorii na przykład brązowej, który
jest kategoryzowany jako słabszy kierowca i wtedy przewaga jest dużo większa. Możesz też trafić na przykład na, jest to twój drugi stint na używanych oponach, ciężkim autem, na wolniejszą, w cudzysłowie wolniejszą kategorię, ale w tym momencie na przykład ma mniej paliwa lub ma świeże opony i tak naprawdę ta przewaga już nie jest taka duża i nawet manewr wyprzedzania nad wolniejszą kategorią nie jest łatwy. Także tak jak mówię, jest to coś nowego, coś innego. Nie, myślę, że nie ma tutaj jakby bałaganu, ale szczególnie na tym to, że umówmy się, 46 pojazdów, jakoś tak, 42, nie wiem, ponad 40 aut na torze w Barcelonie, na pewno tłok będzie, szczególnie różne kategorie, tak, czyli różne jakby też momenty, kiedy pojazdy zjeżdżają na pit stopy, także ten wyścig będzie tak naprawdę bardzo zróżnicowany i momentami będzie trudno dla kogoś zrozumieć, co się dzieje, ale tak naprawdę w środku, jeśli chodzi o kierowcę, to zawsze chodzi wszystko o to samo, czyli jakby jazda jak najlepszym tempem, jak najrówniej i wykorzystywanie swojego pakietu jak najlepiej potrafisz. Ostatnio mówiłeś o tym, że zmiana regulaminu, że nie będzie mógł ci pomagać mechanik przy zmianie pasów. Nie mówiłem czegoś takiego. No więc wspominałeś, że wyeliminowano jednego. Nie, jest mechanik, wszyscy. A, wszystko jest okej. Okay. Tak. No to super. Ostatnie, teraz podczas tego weekendu wyścig na Imoli, już dwa wyścigi, a jeszcze nie wiem, że Formuły 1 podczas weekendu Grand Prix, więc kiedy się wybierasz, to się wybierasz przed tym terenem, czy już się pochłaniasz jakby w tej kategorii? Znaczy, umówmy się, że na dzień dzisiejszy jestem skupiony na mojej robocie. Moja robota w Barcelonie jest w Barcelonie. I jakby jest wiele czynników, wiele elementów, nad którymi trzeba popracować i trzeba się skupić. To nie jest tak, że Formuła 1 poszła na odstawkę, mam swoją rolę w Alfa Romeo Racing Orlen i wiem, jakie jest moje zadanie, dlatego też w momencie, kiedy będę na torze czy też w fabryce, skupiam się nad Formułą 1. Tak się składa, że w tym momencie, szczególnie na początku sezonu, tak naprawdę dla kierowców rezerwowych, w momencie, kiedy jest on potrzebny, to oczywiście jest jakby siła wyższa, ale jeśli nie jest kierowca rezerwowy potrzebny, to tak naprawdę ja mam bardzo mało pracy, ponieważ na początku sezonu priorytetem są kierowcy wyścigowi i ten czas jest dawany właśnie kierowcom wyścigowym. Okej, dziękuję w takim razie. Dziękuję. Powodzenia. Pozdrawiam.